Chcieliście zobaczyć, jak robię brwi? Więcej, ja wam pokażę cały makijaż. Zdradzę wam tutaj wszystkie tajemne triki, którymi posługiwała się gimnazjalistka w 2002 roku. Pierwsza sprawa to podkład. Oczywiście najlepsze są te z Avonu. Ja mam o tyle dobrze, że Sandra jest w Avonie, więc daje mi za darmo. No ja, jak widzicie, mam idealny kolor. Ale jakby był trochę za ciemny dla was, to zawsze możecie rozjaśnić kremem Nivea. I oczywiście, dziewczyny, podkładu nie żałujemy, na oczy, pod oczy. I ważna sprawa, nie dajcie sobie wmówić, żeby przyciągać podkład na szyję, bo potem wszystkie golfy są brudne. Drugi etap, no to trzeba użyć pudru. Ja używam perełki brązujące, oczywiście też z Avonu. I tutaj mam taki pędzel, to jest mojego taty do golenia akurat. I sobie tutaj wszystko... Dobra, to teraz cienie. Ja mam taką paletkę. O, i ona ma takie cienie i dzisiaj sobie użyjemy tego różowego. Mam cień, no i... O, w ten sposób. Oczywiście przyciągacie maksymalnie do góry. No, no i tak to wygląda. No i gwóźdź programu, kredka. Ja swoją ukradłam babci. No i na początku malujecie tutaj linię wodną. Wiadomo, że w pierwszym dniu ona będzie taka trochę świeża, ale wiecie, im więcej dni nosicie makijaż, tym ta kreska wygląda lepiej. No i teraz brwi. Zaczynacie odtąd, tu mocno zaznaczacie. No i jak już wyczujecie, to malujecie po całości. Oczywiście można poprawić. Są równe, nie? I chodzi o tusz, to im bardziej zeschnięty, tym lepiej. Ja ten to mam chyba z jakiegoś kiosku, za 3 złote kupiony, nie wiem, nie wiem. No i usta, czyli najbardziej wściekła różowa szminka, jaka istnieje, i tak, o. Potem tak. I gotowe. Odtwarzajcie ten makijaż i wysyłajcie mi zdjęcia.